zimno. Drodzy Państwo, nadal mamy 1 czerwca 2023 i jest jeszcze nadal Dzień Dziecka. No, mamo, poczekaj, tylko powiem. Dojechaliśmy do ośrodka Largo w Borsku, czyli na Kaszubach. I jesteśmy w bliskim sąsiedztwie, właśnie nad samym jeziorem w Dzydze. No czekaj, bo tam Cię nie widać, ciemno jest. Jest ciemno, no miałyśmy, chcieliśmy, bardzo był taki plan, intensywnie się staraliśmy, żeby dojechać tu za dnia, ale no wiecie, no nie wyszło, bo bardzo późno wyjechaliśmy dosyć, bo się działo sporo suszy, a dwa, nie, o, Klara już nam zarządziła światło. A dwa, że jechało się długo i tak wiecie, dość boleśnie, więc jesteśmy, teraz jest godzina 22:30, właśnie chłopaki odpinają lawetę. A my sobie siedzimy w samochodzie i czekamy. Jak już odepną lawetę, to mam nadzieję, że podjedziemy pod dom. Tutaj dziewczyny włączyły światełko nasze klimatyczne. No Klara. Odczepili lawetę? Nie, siedź już tam, proszę cię, bo zaraz na tym komputerze znowu stanie. Chłopaki odczepiają lawetę, a my zaraz się przenosimy. Mam nadzieję, że zaraz uda się podjechać bliżej domku. Stęskniłam się pierwszy raz za siostrą. Stęskniła się z... Tak, przed chwilą powiedziałaś, Klara, że stęskniłam się już za Matyldą. To było miłe. Dobra, już nie gadamy. No to zamknij okno po prostu, jak masz otwarte. Ale tego się nie da teraz. Aha, bo jest włączony samochód. Zaraz tata wsiądzie, odpalamy i jedziemy do domku i się ubierzemy. Także chwila. Ale zimno, jest chyba 12 stopni. No już pokoje rozdzielają. Kunie świata. Chodźcie, jest tu jakieś światło? Czy nie ma światła? Nic tu nie widać. Dobra, zaraz się włączymy od nowa. No kurde, nie wiem, gdzie tu jest światło. Czekaj. Gdzie tu jest światło? Ej, chyba tutaj gdzieś jest. No to szukaj. O! Jest! Nastała jasność. Dobra, pokażemy wam teraz swój domek. Tutaj tarasik mamy, elegancki. O, i tu też jest światełko. Zaraz pewnie przyjdzie Paweł. Wygląda to, proszę państwa, tak. Mamy salonik z telewizorem. Kuchnia. Nie. Proszę się tu ładować. Łazieneczka. Taka o, malutka, skromniutka. Zarąbisty. Tu jest pokój. Myślałam, że że to będzie jedno podwójne łóżko, tak szczerze. Ale to jest jedna sypialnia taka? No, tu jest druga, ale... Wypadł, tutaj jest miejsce dla nas. Ale nie, Matylda, uciekaj mi stąd. A nie, tutaj my śpimy, no. Tutaj to my. Wypadł. Dobrze, więc mamy... Nie wiem, jakoś będziemy się musieli tu pomieścić. Możesz spać tutaj też, nie ma problemu. Tylko nie, ciekawe, czy nam pościel zostawili. Zarobiście! No tu to mi się podoba, powiem ci. Ja się wyśpię sama z Władziem. Władek! Mamy dwa łóżka. Co ty, nioniu? Władek! O, suszareczka elegancko. No. Piekarnik nawet. Nie ma tu nic. Jakieś garnki, kosze. Szklanki, kieliszki najważniejsze są. Talerze. Wszystko jest. Elegancko. Bardzo fajne. O, lodówka jaka duża. Ekstra. Zobacz. Widziałam. Zarąbiście. Dobra. To tak wygląda piękny domek. To jest domek tak zwany mobilny. I on tak się nazywa w klasyfikacji tego ośrodka. O, mrówki nawet mamy. Mobilny. Ten akurat jest numer 3. Tych domków tutaj, jak pewnie widzieliście w zeszłym roku, jest dużo różnych. Klucz do Oldsmobila muszę Krzysztofowi wręczyć. A to jest kluczyk do naszego domku, proszę państwa. Dobra. Tu jest jeszcze jakiś numer telefonu, jakby kogoś interesowało. Dobrze, to kończymy, nie? No. Tyle.